Cześć kochani, słuchajcie, Ford Fusion. O ile bardzo często sprowadzacie takie auta z USA, są bogato wyposażone, dynamiczne silniczki, ładne światła full LEDowe, o tyle stało się problematyczne oświetlenie w tych samochodach, gdyż nie jest asymetryczna linia światła, a w Europie powinna być asymetria. Z doświetleniem prawego pobocza, wersja, gdzie jest ruch lewostronny, czyli Anglia na przykład, czy Japonia, jest z doświetleniem lewego pobocza. W Polsce prawe pobocze powinno być doświetlone. Tutaj w tych lampach mamy linię prostą, czyli linia jest symetryczna, obydwa pobocza są równo doświetlone. Czyli tak jakbyśmy dojechali do ściany, tu mamy linię prostą, a w Europie powinno być tak, czyli w Polsce powinno być tutaj niżej, tutaj wyżej, od strony pobocza wyżej. I teraz naszym zadaniem jest przerobienie tej lampy, żeby dostosować ją tutaj do norm europejskich, tak żeby raz, żeby nie oślepiać pojazdów nadjeżdżających sprzeciwka, a dwa, żebyśmy te pobocze mieli doświetlone i dużo wcześniej widzieli, że coś tam na poboczu stoi, czy jedzie, czy na przykład rower bez świateł, czy idzie pieszy. Będziemy też usuwać tą pomarańczową obrysówkę, bo to z daleka już widać, że to jest wersja USA. To właśnie oni mają dzika na tym punkcie i świecą tutaj takie pomarańczowe obrysy najczęściej. Będzie to bardzo wymagające. Wszyscy koledzy z branży mówią, że to niemożliwe, a jednak jest możliwe. Po prostu oni jeszcze tego nie potrafią zrobić. Pokażę wszystkim, jak tego dokonać, jak to zrobić, aczkolwiek nie jest to prosta rzecz, bo pokazywałem wielu znajomym krok po kroku i póki co jeszcze im się nie udało tego zrobić. Wow, na gorąco, słuchajcie, z mojego tutaj warsztaciku, z punktu, gdzie te lampy są rozbierane, na gorąco, czyli co dopiero ta lampa została rozebrana, rozklejona i dosłownie jest mega gorąca, robi się to na gorąco. Ta obudowa jeszcze jest na tyle ciepła, że lepiej podchodzić w rękawicach i to grubych, żeby nie poparzyć dłoni. Tak to sobie wygląda po rozebraniu. No i co ważne, klosz, słuchajcie, klosz jest calutki. On nie był nigdzie cięty. Klosz jest cały. Later. Słuchajcie, Ford Fusion. Wersja USA to była, już w tej chwili nie jest wersją USA. Strasznie długo mi tutaj zeszło, sam sobie utrudniłem, bo postanowiłem zamontować dużo lepszy projektor, mocniejszy. Same zalety są tego projektora. Minusem jest rozmiar. I ciężko było to wszystko tak zgrać, żeby lampa zachowała pełną regulację, sterowność i tak dalej, ale w końcu się udało. Jutro będzie druga złożona. Już będzie łatwiej, bo już wiem jak. A na dzisiaj koniec.